Sadków, dawny wojskowy basen odkryty. No, przez ostatnie lata pełni rolę zastępczego osiedliska, w którym rozmrażają się płazy, tym bardziej, że większość dołków wokół została zasypana. Natomiast no, coraz więcej, jak widać, jest tutaj traktowane jest to jako wysypisko głównie odpadów biodegradowalnych, ale no, nie zawsze. Ten teren odgrywa zasadniczą, istotną, jeśli nie zasadniczą, rolę w rozmnażaniu się płazów. Tutaj mamy najwcześniej przychodzące na rozród ropuchy zielone. No, trzeba by było to jakoś usankcjonować, jeśli zależy nam rzeczywiście na ochronie bioróżności w Radomiu. No i cały czas monitorować ten obszar. Nie tylko przeze mnie, czyli amatora zwykłego, ale może jakoś instytucjonalnie również.